Dzień dobry, to jesteśmy live na pierwszym live'ie szybkiegoangielskiego.pl z cyklu Hello Monday, który mamy nadzieję pomoże Wam oswoić poniedziałki. Na razie jeszcze oficjalnie go nie otwieram i jak widzicie jestem tutaj teraz sam, ale za chwilę już nie będę tutaj sam. Poczekamy chwilkę, aż się tutaj zbierzecie. Zawsze, ponieważ prowadzę dużo live'ów podobnych do tego, to zawsze tak czekam, kiedy się przychodzi taki moment, kilka sekund po rozpoczęciu, kiedy nagle się wszyscy zaczynają zlatywać. I to czuję się trochę jak taka kwiaciarka na rynku krakowskim, kiedy rozrzuci tam trochę okruszków i nagle się zlatują ze wszystkich stron gołębie. Trochę takie uczucie mam. No proszę, jesteśmy, słuchajcie, ile to minęło czasu? 50 sekund, 60 osób nas już jest. Poczekamy jeszcze chwilę i porozmawiamy o tym, co robić, żeby się chciało, jak się nie chce. Albo, nie wiem, żeby się odechciało, to chyba nie potrzeba, bo to tylko zakochanych dotyczy, którzy się nieszczęśliwie zakochali. To jest pierwszy live z cyklu comiesięcznego, czyli co miesiąc w poniedziałek, w połowie miesiąca, drugi poniedziałek miesiąca, będziemy tutaj na Szybkim Angielskim mieli live, który nie dotyczy tylko nauki języka. O, witam Was wszystkich, kochani. Tutaj widzę coraz więcej osób. Jest nas już 99, zaraz będzie setny! 108! 108, kochani. A, powiedzcie jeszcze, skąd stukacie, jak to mówi młodzież, żebyśmy wiedzieli, z jakich to stron świata. Ania Urbańska widzę też, Marek, Joasia, Michalina. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przywitali wszystkich z osobna, więc witam wszystkich bardzo ciepło, tak jak tutaj się zbieracie. I zaraz porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby się chciało. Jeżeli tak szybko się tu pojawiacie, 133, to oznacza, że motywacja jest czymś, co jest nam bardzo potrzebne. Agnieszka Kądziołka. O, jesteś, Agnieszka. Motywacja, słuchajcie, to jest właśnie temat, o którym będziemy dzisiaj mówili. On jest w kontekście, ponieważ to jest szybkiangielski.pl, pojawia się w kontekście języka, ale tak naprawdę motywacja nie jest czymś, co się odnosi tylko do jednej sfery, albo nam się chce, albo nam się nie chce. I będziemy o tym mówili, jak to się dzieje, że się chce, albo się nie chce. Pomaleńku myślę, że możemy zaczynać. Zlatujecie się cały czas tutaj bardzo tłumnie. 157 nas jest teraz. Już nie będę dalej tego liczył, tylko pomaleńku no, oficjalnie Was przywitam. To jest, tak jak powiedziałem, pierwszy z cyklu, mam nadzieję, forever live'ów szybkiego angielskiego, który ma na celu tak naprawdę dopomożenie ludziom w tym, żeby łatwiej się było uczyć i łatwiej się było mobilizować do różnych rzeczy, do których czasami nam się nie chce zabrać, a tak naprawdę wcale nie musi to być tak trudne, jak nam się to na co dzień wydaje. Ja nazywam się Krzysztof Litwiński, jestem prezesem zarządu Instytutu Koinera od szybkiangielski.pl, dlatego się tutaj dzisiaj znalazłem, chociaż może nie dlatego, ja tą firmę zakładałem 11 lat temu i prowadzę ją, więc może dlatego się tutaj znalazłem. Jestem też coachem, jestem pierwszym w Polsce posiadaczem wyjątkowej amerykańskiej licencji coachingowej Certified High Performance Coach i wieloletnim partnerem biznesowym Briana Tracy. Jestem pasjonatem rozwoju osobistego, bo jako człowiek, który, tak jak Tony Robbins mówi, rozwijał się od desperacji do inspiracji, tak większość z nas się rozwija. Ja też to przeszedłem i bardzo mi się to spodobało. Motywacja to coś, z czym na pewno nie przyszedłem na świat i wiele lat myślałem, że to mnie ominie. Moim gościem specjalnym dzisiaj jest osoba bardzo wyjątkowa. Nie mogę się doczekać tej rozmowy. Sam jestem jej bardzo ciekaw. Tatiana Mindewicz-Pułacz to jest certyfikowany coach, psychoterapeutka, psycholog, publicystka, trener komunikacji interpersonalnej i masowej. Osoba medialna, wielu z Was może ją znać z projektu Lady, gdzie jest jurorką w TVN-ie. Jest nas 195, słuchajcie, zaraz będzie 200 osób. No to właśnie co, skoro już zapowiedziałem Tatianę, no to w takim razie przywitajmy ją wielkimi brawami. Dzień dobry, Tatiana. Ależ mnie zawstydziłeś, słuchaj, tak się wzruszyłam. Powiem ci, że ja sama nie umiem o sobie tylu rzeczy powiedzieć, które ty powiedziałeś. I też patrzę już na te piękne powitania, które mam na czacie, że jest was tak dużo. Kasia, Agatka, Mariola, Ania, Edyta, Ewa. No cudo.
cudo. I to z różnych stron, Polski. Z różnych stron właśnie. A może napiszcie, też nie tylko Polski. Skąd piszecie do nas? Skąd nas, gdzie nas oglądacie, gdzie nas słuchacie? Niektórzy w trasie, bo to też wiem, to jest bardzo ciekawa sprawa, to znaczy, że się bardzo chciało. Czyli, że do oglądania tego live'a nie potrzebowaliśmy specjalnej motywacji. Dzisiaj właśnie o tym będziemy mówili. Jak to się dzieje? Co to w ogóle jest motywacja? Czy motywacja nie jest? Jak to się dzieje, że nam się chce albo nam się nie chce? O, Tomek mi tu zwraca uwagę. Panowie też są. Oczywiście, panowie też są. Piotr jest, Tomasz. Może jeszcze jacyś panowie są. Zobaczymy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, tak jak powiedziałem, czym motywacja jest, czym nie jest. Jak to się robi, żeby się chciało? Bo wiemy, że są ludzie, którzy potrafią osiągać sukcesy w długiej perspektywie czasowej, czyli nie jest jakiś fuks, którym się wydaje się, że im się zawsze chce. Czy tak jest rzeczywiście? O tym porozmawiamy z Tatianą. Nie mogę się tego doczekać autentycznie, dlatego że jak myśmy się umówili na tą rozmowę, no to po to, żeby się, tak powiem, nie wystrzelać z amunicji, gdzieś tam bardzo ogólnie się umówiliśmy, o czym będziemy rozmawiali, ale no tak naprawdę nie porozmawialiśmy, tak? I ja tyle ciekawych myśli się otworzyło w ciągu paru minut naszej rozmowy, że po prostu, tak jak powiedziałem, sam jestem strasznie ciekaw, czego ja się dowiem tutaj i jestem pewien, że to będzie godzina fajnie spędzona i pożyteczna. Tym, że tak powiem, wstępem myślę, że możemy powiedzieć, że część oficjalna jest zakończona i możemy przejść do adremu, czyli do rzeczy, czyli do motywacji. Ile razy mówimy, och, jakby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Bardzo wielu z nas, ja sam wiele lat sądziłem, że motywacja to jest coś takiego jak pogoda. Jest albo jej nie ma. Budzisz się, patrzysz, chce mi się dzisiaj, czy mi się nie chce, tak? No ale jeżeli byśmy się opierali tylko na tym, co nam się chce, czyli na emocji, no to wiele się nie osiągnie, dlatego że to jest coś bardzo ulotnego. Jak to jest, Tatiana, z tą motywacją? Czym, co to w ogóle jest motywacja? No słuchaj, jeszcze tylko zanim odpowiem, to tutaj przyleciała nam naprawdę, Krzysztof, cała Polska. Bydgoszcz, ciekawa jestem, czy osiedle leśne, czy wyżyny, kiedyś mieszkałam w Bydgoszczy, Warszawa, Poznań, Iława, Pomorskie, Reda, wszystkich was, wszystkich bardzo pozdrawiamy i cieszę się, że jest was tak dużo. A teraz już przechodzimy do tej motywacji. No więc ty mówisz, że myślałeś, a ja to muszę się przyznać wam, że ja nie tylko myślałam, ale ja przez wiele lat uczyłam motywacji, będąc absolutnie przekonana, że to jest jakiś specjalny stan, nad którym należy pracować i że wszyscy ci mówcy, czy ci ludzie, którzy się zajmują motywacją, to mają właśnie za zadanie zrobić coś takiego, żeby ci, którzy do nich przychodzą, czuli się zmotywowani, tak? Czuli, żeby w imię tej motywacji coś robili, wiesz. Nie muszę wam mówić, jakie było moje przygnębienie, jak zdarzało się oczywiście, że ludzie podejmowali ten trud i byli zmotywowani, ale wielokrotnie zdarzało się tak, że ja robię wszystko, co w mojej mocy, a ktoś mówi, no wracam do domu, jakoś nie działa. No wczoraj było super, ale dzisiaj już czuję, że to tak nie działa. Nie? I dopiero, szczerze powiedziawszy, 2 czy 3 lata temu ja zmieniłam kompletnie swoje podejście do motywacji. To było oczywiście pod wpływem tego, czego się uczę, ale też pod wpływem własnych doświadczeń. Chyba pierwsza to była, już nie pamiętam, pierwsza to była książka Mel Robbins albo któryś z tych wykładów, 5 sekund. Potem podrążyłam temat i zobaczyłam, i dzisiaj całą sobą to powtarzam, że motywacja to jest sztuka robienia siebie w konia. Czyli nie oczekiwanie na jakiś stan, tylko działanie wtedy, kiedy nam się nie chce. Powiem wam więcej, ja nie spotkałam jednej osoby, a pracuję z ludźmi naprawdę ponad 20 lat, która by mówiła o tym, że rzeczy w życiu, które jej przynoszą wielką satysfakcję, które są powodem do dumy, które wnoszą w jej życie sens czy pasję, to są takie rzeczy, które jak zaczynała je robić, to robiła z ogromną chęcią. Ta chęć przychodzi później. Tutaj muszę ci wejść słowo, bo jak powiedziałaś o tym przechytrzaniu siebie, to jest coś, co mnie strasznie fascynuje, dlatego że im dłużej się wgłębiam w tematykę rozwoju osobistego, czyli nazwijmy to takiego budowania własnej osobowości, bo tak bym to określił najkrócej, tym bardziej się przekonuję, że to przechytrzanie siebie, czy robienie siebie w konia, jak to nazwałaś, jest tak naprawdę kluczem do bardzo wielu
do bardzo wielu drzwi, powiedziałbym. Zresztą badania pokazują już w tej chwili, że faktycznie tak jest, że na przykład ludzie sukcesu, kiedy się bada ludzi takiego długotrwałego sukcesu, czy właśnie nie jakichś fuksiarzy, tylko kogoś, kto naprawdę przez długi czas, nie wiem, bardzo znanych aktorów, bardzo znanych dziennikarzy, bo ja wiem, naukowców, przedsiębiorców, to się okazuje, że oni wypracowali sobie z kimś albo sami takie metody mobilizowania siebie, czy organizowania swojego życia, swojej pracy, tego, czym się zajmują, żeby nie musieli korzystać z silnej woli, żeby nie musieli zaciskać zębów, kiedy im się nie chce i da się to, tak? Ja pamiętam, jak byłem mały, nie wiem, czemu takie wspomnienia czasami mnie dopadają, miałem parę lat i babcia karmiła mnie rano kaszką. I tam wpycha mi tą kaszkę i wiecie, jak to z dziećmi, nie chcę, tak? Już mówię tam po którejś łyżce, nie. A ona mówi, a za ciocię Krzysię zjesz? No, zrobiło mi się głupio, obok siedzi ciocia. No tak, za ciocię zjem, tak? I tak zjadłem całą zupkę. Więc od dzieciństwa się zaczynają takie rzeczy, które okazuje się, że myślisz, że już nie możesz, a tutaj się okazuje, że możesz. Jak to jest z tym przechytrzaniem siebie? Żeby wam tak najkrócej opowiedzieć, to staram się w ogóle zebrać, wiesz, wszystkie te doświadczenia, bo można by o motywacji rozmawiać nie godzinę, tylko naprawdę parę godzin. Ale przecież nie o to nam chodzi, żebyśmy wszyscy wyszli z większą, z tego dzisiejszego webinaru z większą wiedzą na temat motywacji, tylko żebyśmy po pierwsze, mnie zawsze przynosiło ulgę i moim klientom też, że kiedy się najpierw dowiadywałam, że coś jest trudniejsze niż zakładałam, to też dowiadywałam się, że to, co się ze mną dzieje, jest w porządku, że to, że ja mam ten opór, tak, że ja tak dziwnie o tym myślę, zresztą będziemy pewno o tym później rozmawiać też z moją historią języka angielskiego, tak? Że no usłyszeć, że jesteśmy normalni w tej swojej nienormalności, o ile w ogóle istnieje coś takiego jak norma, jeśli mówimy o ludziach, jest bardzo w porządku. Chciałam powiedzieć nam wszystkim, że to, że motywacja to jest ta sztuka robienia siebie w konia, że przychodzi nam tak trudno, żeby się zmotywować na trwałe, jest jakby absolutnie naturalne. Od strony biologii... Pozwól, że tylko wejdę ci w słowo, bo jedną rzecz powiedziałaś bardzo ważną. Ja nie myślałam, że to jest takie normalne. Bardzo często trafiają do nas ludzie wykształceni na stanowiskach, przychodzą się nauczyć tego angielskiego z jakichś życiowych powodów, nie wiem, mają tam 30 par lat albo więcej, nie udało się tego angielskiego nauczyć, czy nie do takiego poziomu, jaki jest im potrzebny. I bardzo często przychodzą z kompleksem osobistym, indywidualnym kompleksem i mówią, no ja po prostu nie mam zdolności i nie rozumieją, co jest nie tak. Wszystko im w życiu wychodziło, wszystkiego potrafili się nauczyć. Nie wiem, dwa doktoraty, prawda, z fizyki tam nuklearnej, a nie potrafię się nauczyć języka. Ogromną ulgę przynosi uświadomienie sobie i to myślę, mam nadzieję, że to będzie jedna z lekcji tego dzisiejszego wieczoru, że to nie jest tak, że ludzie są zmotywowani, jedni są, a drudzy nie są i koniec. Dokładnie. Później jeszcze podamy pewno konkretne przykłady, bo wiem, że tu dziękuję wam bardzo za to, że piszecie, że coś zapada w pamięć, ale moje doświadczenie mówi, jak pisałam książki i jak robię wykład, że najlepiej zapadają w pamięć takie rzeczy, które są proste, ale też są jakimiś historiami osobistymi. Do tego pewno wrócimy. Ale żeby wam tak w telegraficznym skrócie powiedzieć, na jakie 5 etapów ja podzieliłam to motywowanie. Więc pierwszy taki etap, w którym nazwałabym to, nie warto się za bardzo spinać, bo on jest pewnego rodzaju, ja go nazwałam pudrowanie rzeczywistości. Szczególnie dedykuję rozumienie tego pierwszego etapu tym, którzy mają nadzieję, że kogoś zmotywują. Bo pudrowanie rzeczywistości to jest nic innego, jak taki system zaprzeczania temu, że coś należy zrobić, takiego uspokajania się. I o ile jeszcze sami możemy ze sobą zrobić porządek i próbować to przeskoczyć, a zaraz wam powiem, co charakteryzuje ten etap, to taka nadzieja, że ktoś, kto nie wiem, ma trudności, nie chce schudnąć, nie chce, chce przestać palić, pić, nie wiem, robić dietę, zmienić pracę, to na tym etapie, kiedy nasze komunikaty, to są, ja sobie tu przygotowałam dla was takie 4 zdania, które charakteryzują ten etap pudrowania rzeczywistości. Jest dobrze tak, jak jest. To jest pierwsze takie zdanie. Drugie. Zawsze tak było. Trzecie. Wszyscy się mylą. Ja wiem lepiej. I trzecie. Robię tak, bo tak chcę. Uwielbiam, kiedy słyszę od moich klientów i sama od siebie też, że robię tak, jak chcę, wtedy, kiedy zjadam tonę słodyczy po 23, albo kiedy sięgam po kolejnego papierosa, albo kiedy kolejny raz odkładam coś na później i mówię sobie, robię tak, jak chcę. To jest pudrowanie rzeczywistości. To jest taka faza, którą trzeba po prostu dobrze zobaczyć, nie za bardzo się za nią zabierać i jak najszybciej doprowadzić do drugiej fazy,
I druga faza, moja ulubiona, choć jeszcze daleko, jeszcze się nie witamy z króliczkiem, jeszcze nie mamy tutaj motywacji. Wcześniej właśnie myślałam, że ta faza, którą nazwałam przebłysk świadomości, to jest ta motywacja. Przebłysk świadomości, przebłyskiem świadomości może być, słuchajcie, wszystko. Może być film, który obejrzymy, może być spotkanie klasowe, gdzie po latach widzimy znajomych i mówimy, rany boskie, jak można tak wyglądać, albo jak można tak świetnie mówić po angielsku. Może być jakiś speech motywacyjny, jakiś wykład motywacyjny. Przebłysk świadomości to jest taki moment, który jest jednocześnie ekscytujący, a z drugiej strony bolesny, bo pokazuje nam, że pudrowaliśmy tę rzeczywistość. Co tutaj zrobić? No i znowu was trochę uspokoję. Nie oczekiwać od siebie, że po samym wykładzie motywacyjnym, po samej scenie z filmu, po samym jednym nawet naprawdę wystąpieniu Antonego Robbinsa, że my wrócimy do domu i samo się zrobi. To jest i dopiero że zostanie początek. Na stałe. Dokładnie. To jest dopiero początek walki ze sobą i początek uczenia się tej sprytnej sztuki robienia siebie w koniu. I jest kolejna faza. Faza po tym przebłysku świadomości, gdzie wydawałoby się, że wszystko jest takie proste, przychodzi tama oporu. To jest, słuchajcie, tak jakby wszystkie nasze myśli i uczucia walczyły o to, żebyśmy nie robili tego, co mamy zrobić. I stąd, jak często o tym mówicie, że brakuje wam tej motywacji, że im bardziej chcecie, tym bardziej się nie chce. To nie jest do końca tak. Nie chce się boimy, bo to jest nowe, bo to jest zmiana. Myśmy z Krzysztofem o tym wiele razy rozmawiali, że organizm nie lubi tej zmiany. On ją lubi dopiero wtedy, kiedy jest oswojona. I tama oporu, czyli taki moment, w którym się zastanawiamy, czy naprawdę nam to potrzebne, ale po co mi to w ogóle jest? I jakby trochę wracamy do tego pudrowania rzeczywistości, ale już inni, bo już widzieliśmy, że może być lepiej, to wtedy cały nasz organizm walczy o to, żeby nie ruszać z miejsca. Tutaj bym ci wszedł w słowo, bo to jest bardzo ważny moment, który warto jakby w sobie zauważyć, dlatego że zmiana właśnie nieuchronnie, zmiana wiąże się z dyskomfortem, no bo wchodzimy w coś, czego nie znamy, tak jak człowiek pierwszy raz, nie wiem, stanął na nartach, czy wsiadł na rower, czasami jako dorosły człowiek, no to oczywiście, że mózg nie wie, co się dzieje, nie potrafi tego do niczego znanego przypisać, albo w każdym razie odnaleźć bezpieczeństwa w tym i tutaj jest taka pułapka się czai w tym. Otóż, jeżeli chcemy się rozwijać w jakikolwiek sposób, nie, nauczyć się języka, nie wiem, jakieś umiejętności, charakter sobie kształtować, cokolwiek, czy jakieś umiejętności się nabrać, na przykład gry na gitarze, to będzie oczywiście tak, że im bardziej wchodzimy w nieznane, na przykład, nie wiem, na gitarze zaczynasz się uczyć nowych chwytów, to tym bardziej będzie to na początku niekomfortowe, niefajne, nie wychodzi, tragicznie. Co się dzieje, kiedy człowiek się uczy języka? Próbuje mówić, próbuje coś dobrze wypowiedzieć, tak? No i to mu nie wychodzi. A już najgorzej, jak się ma wysoką inteligencję językową, wbrew pozorom ludzie o wysokiej inteligencji językowej najdłużej dukają. Dlatego, że oni jeszcze nie wiedzą, jak powiedzieć, ale wiedzą, że tak, jak chcą powiedzieć, to na pewno nie jest dobrze. I mówią, nie, poczekam, aż będę perfekcyjny, tak? Więc dlaczego mówię tu o pułapce? Dlatego, że kiedy decydujemy się na jakąś zmianę, to ona na pewno przez pewien czas będzie niekomfortowa. Dokładnie to, co powiedziałaś. I to nie jest wada, to nie jest twoja słabość, to nie jest tak, że z tobą jest coś nie tak, czegoś ci brakuje. Nie, tak właśnie ma być. Dokładnie. I teraz jeszcze to jest taki dobry moment, bo widzę, że piszecie też o tym, że ta tama oporu jest wam bardzo bliska. Ona potrafi zniechęcać i dlatego tutaj to takie, powiedziałabym, konwencjonalne czy podejście do motywacji trochę wspiera tą tamę oporu, bo tradycyjne czy konwencjonalne podejście do motywacji mówi, że należy się bardzo dobrze zachęcić i przygotować. Słuchajcie, jeśli cały nasz organizm wie, co ma zrobić, bo wie, że chce lepiej wyglądać, nie wiem, mieć lepszą pracę, mówić po angielsku, my to wiemy, ale właśnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysztof, ale nie wychodzi nam to, wiemy, że to będzie trudne, że to potrwa, to jeśli wtedy będziemy jeszcze sobie dowalać i czekać na ten stan motywacji, to będziemy wspierać tę tamę oporu, a nie ją rozbrajać. I co tutaj należy zrobić, słuchajcie? Ano coś zupełnie innego niż myślałam wcześniej. Należy wyłączyć myślenie
Należy, jak mówię to na przykładzie diety, bo to jest taki przykład dosyć częsty, zresztą później przy konkretach też do tego wrócę. Nie, jeśli doprowadziliśmy się do takiego stanu, że mamy tej wagi sporo za dużo, i nie mówię o tych, którzy ciągle uważają, że powinni się odchudzać, choć nic podobnego, tylko o tych, którzy realnie się zaniedbali. To robiliśmy to latami, prawda? Nie wchodziliśmy na wagę po każdym ciasteczku, po każdej czekoladce, po każdej kolacji zjedzonej o 23. Więc skąd pomysł, że w momencie, kiedy wchodzimy w proces zmiany, to my chcielibyśmy te efekty mierzyć po 3 dniach, tak? Języka, wagi, czegokolwiek. Słuchajcie, stamy oporu, wchodzimy w kolejną, cudowną fazę, przedostatnią już, fazę eksperymentowania. Eksperymentowanie to nie jest ewaluacja, to nie jest analiza, to jest po prostu robienie. W tej fazie eksperymentowania bardzo często zdarza nam się, że już sobie kupiliśmy tę marchewkę, już sobie kupiliśmy książki do angielskiego, już sobie kupiliśmy coś do, jakiś kurs, ale to jeszcze leży daleko poza nami, tak? Marchewka w lodówce, książki na półce, kurs jeszcze nawet aplikacja nie odpalona. I my chcielibyśmy jednocześnie jeszcze trochę tego nie robić, ale, albo zrobić i udowodnić sobie jeszcze tym resztką tego oporu, że nam i tak nie wychodzi. I trochę wbrew sobie, dlatego nazwałam ten wykład sztuką robienia siebie w konia i bardzo go lubię, bo to jest takie ludzkie, słuchajcie, że z jednej strony pragniemy tej zmiany, ale jakbyśmy dostali taki list od siły wyższej, jakkolwiek ją pojmujemy. Droga Tatiano, masz już tę marchewkę i najwyraźniej tobie to nie pomaga. Możesz odpuścić, siedź dalej, jedź tak jak jadłaś, tak? Ja bardzo wiele lat mówiłam o angielskim, że ja mam 2 fakultety, robię ileś rzeczy, ale po prostu nie mam zdolności językowych, tak? Nie mam zdolności językowych, nie każdy musi je mieć. Tutaj nie trzeba się pytać, czy mam zdolności dietetyczne, językowe, tylko faza eksperymentowania polega na robieniu. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Często właśnie na tym etapie pojawiają się tak zwani inni, tak? Bo już widzą, że nie chodzi tylko o to, że oglądamy, że obserwujemy, tylko widzą ten nasz trud podjęty. I oczekiwanie wtedy, że ci inni będą zawsze za nas trzymać kciuki, a nie daj Boże rozmawianie z nimi, jakby nie ma kompletnie sensu. Eksperymentowanie polega na tym, żeby robić swoje i trochę odraczać moment sprawdzania efektów, bo co się dzieje wtedy? No, dzieją się, słuchajcie, cuda. I chociaż ja, ci, którzy mnie znają i są tu też czy gośćmi, którzy przyszli z moich social mediów, to wiedzą, że jestem daleka od mówienia o cudach, poza tym, że używam słowa cudownie, kiedy mówię na przykład o moich psach albo kiedy kogoś pozdrawiam. Nie lubię takiej magii z motywacji czy rozwoju, lubię konkret. Ale tutaj w kolejnej fazie, jeśli przejdziemy przez eksperymentowanie i to musi potrwać, różne są statystyki, to nie da się powiedzieć, że zawsze 21 czy 10 tysięcy powtórzeń. Do każdego projektu jest inna data, ale tak naprawdę na wypracowanie nawyku samego, nawyku potrzeba jednak te kilkadziesiąt tych eksperymentów. I co się dzieje, jeśli je zrobimy? Nie ważąc się, nie sprawdzając, po prostu je uczciwie zrobimy, sami dla siebie. Słuchajcie. Ten cud polega na tym, że wchodzimy w ostatnią fazę motywacji, która nazywa się zaangażowanie. Przestaje się dla nas kompletnie liczyć, czy to jest trudne, czy nie jest trudne, bo my widzimy efekty. Człowiek jest tak skonstruowany, że jak widzi swój sukces, swój efekt, to nawet zauważcie, że jak zrobimy coś i nam to naprawdę dobrze wyjdzie, to nawet jeśli zrobiliśmy tyle, a jeszcze trzeba tyle, to my już zaczynamy się tak trochę szarogęsić, tak fajnie, nie? Mówić tak, ale ja już to mam, tak? Ale ja już zrobiłam. I to jest piękny etap. To tak naprawdę to jest właśnie motywacja, żeby ten cały proces przejść i dojść do tego momentu, kiedy zaczynamy być po swojej własnej stronie. Już nie potrzebujemy wtedy, żeby ktoś nam coś mówił. Wtedy też możemy się zająć dyskusją z innymi, bo mamy dowody, wiecie, z dowodami się nie dyskutuje. I w motywacji jest tak, że jak mamy dowody, że coś sami zrobiliśmy, to nawet jeśli to jest jeszcze mniej niż chcemy finalnie osiągnąć, to my dysponujemy potężnym narzędziem, żeby to robić dalej, potężnym narzędziem, żeby zamykać usta tym, którzy blokowali tę zmianę. Po prostu jesteśmy w strefie mocy. To jest nasze. To jest nasze. Idziemy dalej. I z reguły do tego się od tego się można uzależnić. Mamy ochotę robić te zmiany w innych obszarach. Ja na pewno, przynajmniej mój partner mówi, że ja jestem uzależniona od zmiany. Ja bardzo lubię zmieniać, bo znam to uczucie i chociaż jest mi szalenie trudno, bo im ważniejsza dla mnie zmiana, tym dłużej tkwię w fazie tamy oporu, to jednak znam już to uczucie zaangażowania i jak mi nie idzie, to sobie myślę, poczekajmy. Porozmawiamy w marcu.
albo porozmawiamy za pół roku. Wiesz co, tutaj chciałem się odnieść do tego, co powiedziałaś. Ja tak bardzo lubię zmiany. Moja żona się śmieje ze mnie, że ja zmian nie lubię, chociaż ja te zmiany prowokuję wszędzie co chwilę, ale to właśnie mówię do tych, którzy nie lubią zmian. Dlaczego nie lubimy zmiany, to jest jakby temat na zupełnie osobną rozmowę. Jedni nie lubią naprawdę, po prostu tacy są skonstruowani, że zawsze będą chcieli nie lubić zmiany, a inni nie lubią zmian, bo im się tam kojarzą źle. Ja generalnie, tak mi się wydaje, taką mam konstrukcję psychiczną i może to właśnie Tatiana możesz tutaj jakoś nie wiem, coś bliższego powiedzieć, ja tu rozkroić mnie na kawałki. Mianowicie ja mam takie wrażenie, że jakby psychiczną konstrukcję mam taką, że zmian nie lubię. Ale nauczyłem się, że nie należy tego głosu słuchać. Że jeżeli nie lubisz zmian, to ja dałem się namówić do tego, zresztą to się wiąże ze sposobem, w jaki uczymy angielskiego, czyli tymi właśnie sztuczkami na przechytrzenie mózgu. Mózg potrzebuje nowych stymulacji. Mózg, żeby się rozwijał, potrzebuje ciągle dopływu nowych bodźców. Więc ja wiem, że warto na przykład, dbając o mózg, nie wiem, spróbować nowej potrawy, pojechać inną drogą, spróbować, jak się czujesz w kolorze, który myślisz, że ci jest źle i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, które oczywiście zmiana wywołują pewien dyskomfort, ale ja jako człowiek nie lubiący zmiany nauczyłem się, że ona jest dobra, trochę jak dobre lekarstwo. Co mają zrobić ci, którzy zmian nie lubią, a czują, że one są potrzebne? Szczególnie kiedy, tak jak mówisz, ta motywacja czy rozwój motywacji ma kilka etapów. No i powiedzmy, ta motywacja, poczułem przypływ motywacji. Właśnie wróciłem z wykładu Tatiany, czuję po prostu w sobie fire, ale rano już mi ten fire opadł. Jak powiedział Jim Rohn, motywacja wystarczy tylko na chwilę, dlatego tak jak prysznic trzeba ją stosować codziennie. Co ma zrobić człowiek, który nie umie przejść z jednej fazy do drugiej i no już teraz wiemy, jakie one są, co mam zrobić, żeby jakoś chwycić się czegoś i pojechać? No właśnie, tu też widziałam, że ktoś z Was mówił, co jeśli nie widać efektów, czyli pamiętajcie, że znowu nas trochę wszystkich uspokoję, to jest bardzo normalne, to znaczy jest bardzo normalne, że my po pierwsze jesteśmy niecierpliwi, po drugie, że te zmiany nam się nie podobają, my byśmy chcieli, ja nie znam takiej osoby, która powiedziała, że kocha zmiany, a ja jak o tym mówię, to mówię o tym w taki sposób dlatego, że ja się też nauczyłam, jak bardzo ważne są słowa, które do siebie wypowiadamy. Że to, że czego my tak, jak ja rozkładam często z pacjentami czy z klientami na czynniki pierwsze, to ja nie pracuję z reguły nad tym, żeby oni coś w życiu zrobili zupełnie inaczej, a na pewno nie od początku, tylko żeby zaczęli od tego, żeby nazywać pewne rzeczy inaczej. I jeśli boimy się zmiany, to czego my się boimy? Czy znamy kogoś, kto się boi, że będzie miał lepiej, że będzie piękniejszy, szczęśliwszy? Nie wiem, no każdy ma swoje priorytety. Nie, my się nie boimy zmiany, tylko my się boimy zmiany na gorsze. Boimy się, wstydzimy się, że nam nie wyjdzie, boimy się utraty bezpieczeństwa, boimy się, że jak coś się zmieni, to my się w tym nie odnajdziemy. Więc trzeba te zmiany sobie, to jest pierwsza taka rada, obejrzeć i zobaczyć, czego się tak naprawdę boję. Bo pamiętajmy, że to jest kolejne badanie, nie będę podawać się bardzo precyzyjnie, ale badania mówią, że zdecydowana większość rzeczy, których się boimy, nigdy nie nastąpi, a z te, z którymi, te, które nastąpią, to i tak sobie z nimi poradzimy i tak. Dlaczego? I, słuchajcie, bo nie ma wyjścia. No ja, kiedy już sięgam do takiego dna, jak ja to nazywam, czyli jakaś trudność w moim życiu jest przeze mnie ciągle jakby powtarzana z moim udziałem, coś mi naprawdę nie idzie, ja wiem, że mam taki właśnie totalny opór przed wprowadzeniem tej zmiany, to ja sobie to dno sama oglądam i mówię, no dobra Tatiana, no to co, położysz się i poczekasz aż co? Aż co się stanie. Są wtedy tylko dwa wyjścia, Gary Bishop o tym mówi, albo zaakceptować to i powiedzieć tak, uwielbiam być w czarnej dupie, super, moja sprawa i więcej w tej sprawie nie marudzę, albo chcę z niej wyjść. I teraz, jeśli już wiem, że chcę, odpowiadając teraz dla tych, którzy mają trudność, żeby te wszystkie fazy przejść, jeśli naprawdę chcę, a tylko nie potrafię, albo jeszcze nie potrafię, pamiętajcie, uważajcie na słowa, mówienie nie potrafię, a jeszcze nie potrafię. Jaka to jest zasadnicza różnica, nie? Nie potrafię i koniec. Jeszcze nie potrafię, ale może jutro będę potrafić. I teraz jeśli jeszcze nie potrafię, a chcę się tego nauczyć, to bardzo pomocne jest, ja dzisiaj o tym rano mówiłam na Instagramie, żebyśmy się uczyli precyzyjnie marzyć. Żebyśmy się uczyli konkretnie określać, do czego nas ta zmiana doprowadzi.
Przecież nie wierzę, że ktoś normalny, znowu, że ktoś normalny kocha po prostu całe życie jeść marchewkę, albo kocha spędzać 2 godziny na jakichś rzeczach, które mu nie sprawiają przyjemności, albo nie zawsze mu sprawiają przyjemność. Natomiast jeśli my wiemy, że jest ta wizja, czyli też to wyczytałam w jednej z książek, które bardzo lubię, będziecie chcieli później, to podam kilka takich moich ulubionych tytułów, pewno Krzysztof, ty też się nimi wymienisz. Że być może to są to te same tytuły. Być może tak, są to te same tytuły, że wizja to jest taka nadzieja, której nadaliśmy kształt, tak? Że jeśli wiemy, jeśli bardzo mi się nie chce, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, napisać, namalować, dokąd mnie to prowadzi, to już pomaga, to jest bardzo istotne. Jeśli zwracam uwagę na to, co do siebie mówię, ja nie znam takiej osoby, która twierdzi na początku spotkania ze mną, że jest beznadziejna i ja ją proszę o dowody jej beznadziejności i o przeciwdowody tej beznadziejności, to żeby ona ich nie znalazła, tak? Jak może być beznadziejny ktoś, kto wstaje, żyje, codziennie dokonuje trudnych wyborów, kto robi, tylko my nie umiemy i nie potrafimy do siebie robić dobrze. I ostatnia rzecz. Taka już, która jest bardziej do tych wszystkich, którzy zawodowo zajmują się uczeniem, rozwojem, to żeby sobie nie utrudniać tego procesu. To jest właśnie magiczne w szybkim angielskim. To jest też powód, dlaczego z wami zostałam, że sam fakt, że my mamy te wszystkie mechanizmy oporu, obronne, bo to są mechanizmy obronne, tak? One bronią nas, ale niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli. Te wszystkie rzeczy jakby... Znacznie łatwiej jest rozbrajać, jeśli poza wizją, metoda, w jakiej to robimy, też jest fajna i te takie stereotypy, że musisz się tak nacierpieć, musisz się tak wysilić, no to one też bardzo zniechęcają. Ja mówię, jest trudno i nie będzie przyjemnie zawsze, ale nie ma powodów, żeby niektóre rzeczy, które po drodze robimy tej zmiany, żeby one nie były przyjemniejsze. Żebyśmy nie patrzyli na nie w inny sposób, żebyśmy się nagradzali. Większość ludzi nie dokonuje w swoim życiu dobrych zmian, boję się tego sformułowania głośno mówić, bo niektórzy sobie zaanektowali to piękne powiedzenie, więc może fajnych zmian. Więc ludzie się też boją, dlatego że my brzydko do siebie właśnie mówimy. My używamy takich słów, jestem niezdolny, jak pytam czasami na warsztatach kobiety, ale mężczyzn też, żeby powiedzieli, co zrobili źle w ostatniej dobie, to ta kartka jest wypełniona od początku do końca, ale jak proszę, żeby się pochwalili za coś, żeby to nie był konkretny wynik finansowy, zawodowy, tylko jakiś, na przykład to, że poradziłam sobie z trudną sytuacją, że uśmiechnęłam się, nie wiem, serdecznie do siebie, że zrobiłam dzisiaj tyle w sprawie, na której mi zależy, to my się po prostu nie potrafimy chwalić. I to jeszcze ja to nazywam, wiesz, zawsze na koniec dnia sobie odpowiadam na kilka takich swoich pytań, które mi pozwalają z takim trochę dystansem spojrzeć na dzień. I jedno z tych pytań jest, co mi dzisiaj dobrze wyszło? I jak pierwszy raz to robiłem, jak zacząłem to robić, to byłem zaskoczony, dlatego że taki zwykły dzień, no czasami są dni, kiedy wiemy, że coś nam wyszło, tak? Ale mają takie zwykłe dni, no nie jakieś tam wybitne. A jednak jak tak zajrzysz sobie w głowę, to sobie pomyślisz, czasami właśnie coś bardzo banalnego. Nie wiem, a dzisiaj wypiłem sobie kawę, takie 15 minut takiego autentycznego relaksu. Nie to, że sennego, ale naprawdę to był taki czas dla mnie. Niby nic, no medalu za to nie dadzą, ale coś to daje. Jeszcze chciałem wrócić do tych innych, o których mówiłaś wcześniej, bo chętnie bym chwilę na ten temat z tobą porozmawiał, dlatego że często nie zdajemy sobie sprawy, że otoczenie ogromnie wpływa na naszą motywację właśnie. Ale nie tylko w takim sensie, że no jest jasne, że jak ktoś obok mówi, jesteś beznadziejna i nigdy ci to nie wyjdzie, no to jasne, że będzie trudniej, tak? Natomiast często jest tak, że takie jest moje doświadczenie, że bywają ludzie życzliwi, przyjaciele, znajomi, czy jakieś tam nasze takie bliskie otoczenie, którzy, szczególnie kiedy człowiek się decyduje na jakąś poważną zmianę, na przykład ktoś, kto dotąd nie dbał w ogóle o swoją formę, mówi, będę biegać 3 razy w tygodniu, tak? Albo nauczę się języka, albo, nie wiem, skończę, mam tam 45 lat, skończę studia zaoczne i tam będę robić karierę. Takie duże zmiany, często też w bliskiej rodzinie, powodują niepokój tych naszych bliskich. Oni się boją, że nas, to jest podświadome, boją się, że nas stracą. Bo ja cię znam,
siedzisz zawsze na kanapie i jesz tam, jak to się mówi, couch potato, tak? Czyli taki kartofel kanapowy, co siedzi, chipsy tam, mecze i, albo jakieś tam seriale, a nagle tutaj mówi, że będzie biegać i w ogóle się weźmie i człowiek się boi, że ten człowiek, że ten jego bliski gdzieś mu ucieknie. Jak możemy sobie pomóc, żeby to nasze otoczenie wspierało naszą motywację, bo to ma ogromny wpływ. To jest szalenie ważne. W ogóle myślę, że o innych to też kiedyś musimy zrobić spotkanie, bo to jest mega ważny temat, ci inni. I znowu tutaj się moje podejście trochę do tego zmieniło. Kiedyś, kiedy jeszcze pracowałam, miałam głównie firmę doradczą, mniej pracowałam jako psychoterapeuta, mniej pracowałam z ludźmi, to uczyłam między innymi technik perswazji, różnych sposobów zachęcania i tak dalej. Wiem, że jakby jest możliwe, nie mówię tylko o bliskich, jest możliwe to wpływanie na innych, tylko dzisiaj patrzę na to tak, po co, nie? Że oczywiście bliskich można próbować uspokoić, ale moje doświadczenie nawet w tak trudnych sytuacjach, jak w pracy z parami, jak czasami się zdarzy na terapii, jeszcze jak przyjmowałam regularnie jako psychoterapeuta, to zdarzało mi się, że przychodziła jedna osoba, przychodziły dwie osoby na terapię, a potem przychodziła tylko jedna. I ta osoba, która przychodziła, mówiła z takim smutkiem, jaki ma sens ta praca, tak? Przepraszam was, jak patrzę nie tu, ale patrzę cały czas na was i na Krzysztofa, tylko nie ogarniam do końca, w którym miejscu komputera mam patrzeć, więc musimy sobie wyobrazić, że patrzę zawsze na was i Krzysztofa, a ja patrzę na mój monitor. Wracając do tego ważnego wątku. I wiecie co, zawsze kiedy słuchałam takiej osoby i serce mi się kroiło, to mówiłam z pełnym przekonaniem, że możecie być absolutnie pewni, że kiedy zmieniacie się tak w środku, wszystko jedno, czy ta zmiana dotyczy nowych umiejętności, czy nowego podejścia do życia, jeśli to robicie i wiecie, że to jest w zgodzie z wami, że to jest dla was ważne i dobre dla waszych bliskich, albo przede wszystkim dla was, tak? Bo nie zawsze robimy te zmiany dla bliskich, dla siebie, to ci, którzy są blisko, prędzej czy później też się zmienią, albo zrezygnujecie z ich obecności, ja to mówię, podziękujecie im za lekcje w życiu. W mojej ostatniej książce Empower Bank, takiej, która jest połączeniem trochę książki, trochę takiego miejsca do pisania, ja w jednym z moich ulubionych cytatów mówię o tym, wybieram w życiu ludzi, którzy wybierają mnie. Ja się musiałam tego nauczyć. Ja kiedyś byłam bardzo zainteresowana akceptacją i im bardziej ktoś mnie nie akceptował, im bardziej ktoś mnie krytykował, tym bardziej we mnie się włączała taka potrzeba, żeby go przekonać, że ja dobrze robię, że ja chcę. Dzisiaj robię zgoda ze sobą, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś bliski, kto nam dobrze życzy, nawet jeśli ma taki sam odruch, jak ty mówisz, że po prostu co to będzie z tą Tatianą, jak ona się zmieni, tak? Co to będzie z tym Krzysztofem, jak on się zmieni? To pamiętajcie, u niego się ten sam mechanizm włącza, te wszystkie, bo ta zmiana też tej osoby dotyczy, ale jeśli zaobserwuje, że ta zmiana jest dobra dla was, a ta osoba jest blisko, to ją po prostu zaakceptuje i dokona swojej zmiany. Czyli ma sens pracować na terapii nad związkiem, nawet jak ta druga osoba nie przychodzi, po to, żeby lepiej wiedzieć, czy chce się w tym związku być, czy też chce się z tego związku odejść. Zawsze jest warto pracować nad swoją zmianą, bo dowiadujemy się więcej o tym, czego nie chcemy, a to jest bardzo ważne, a dzięki temu, że się dowiadujemy o tym, czego nie chcemy, to skuteczniej sięgamy po to, czego naprawdę chcemy. Jeszcze muszę, Krzysztof, jedną rzecz zrobić, bo tak się po prostu wzruszyłam i to jest genialny przykład. Szkoda, że już to mi uciekło, ale a propos tych wszystkich stereotypów chwalenia siebie, napisała Ewa, pozdrawiamy cię bardzo, Ewa, która znalazła w ogóle cudowną motywację, bo napisała nam, że ona zaczęła się uczyć języka, żeby ćwiczyć pamięć, a ma 70 lat. Ewa, po prostu zrobiłaś mi dzień, naprawdę. To jest coś też to zapisałem, też to zapisałem. Z tych wszystkich komentarzy po prostu, słuchajcie, to jest znajdowanie sobie powodu do tego, żeby się chciało następną godzinę przeżyć. I to, co w tej chwili powiedziałaś o tym, że ludzie, że musimy się dowiedzieć, czego naprawdę chcemy. Ja się przekonałem, że im bardziej zaprzyjaźniamy się sami ze sobą, a ja zaczynałem jako dziecko wychowane w przemocy psychicznej od totalnej nieakceptacji siebie. Ja widziałem siebie oczami innych i to nie był dobry obraz. To przekonałem się, że im bardziej uczyłem się zaprzyjaźniać sam ze sobą, im bardziej uczyłem się siebie akceptować, bo akceptacja to jest takie bardzo ogólne pojęcie, ja to nazywam zaprzyjaźnianiem się samemu ze sobą,
tym lepsze miałem relacje z innymi ludźmi. Tym mniej mi zależało, to co ty powiedziałaś, na tym, żeby mnie ktoś lubił albo nie lubił, bo się przekonałem, że jak kiedy nie muszę nikogo udawać, nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem, to ludzie, którym ja odpowiadam taki, jak jestem, chcą przy mnie być. A jeżeli nie chcą przy mnie być, to już tak powiem, nie jesteśmy dla siebie przeznaczeni. I to nie dotyczy tylko związków, chociaż związków w pierwszej kolejności, ale bardzo różnych innych relacji. Często jak pracuję z moimi klientami coachingowymi, to zadaję im pytanie, czego w życiu nie chcesz? Dokładnie to, co ty powiedziałaś przed chwilą. Bo większość ludzi potrafi powiedzieć, czego chcą, chociaż zazwyczaj, kiedy się człowieka zapyta, czego w życiu chce, to bardzo często odpowiedzią na to pytanie jest jakieś rozwiązanie obecnego problemu. Chcę mieć dużo pieniędzy, bo ma długi, tak? Albo chcę mieć fajny związek, bo ma niefajny. Wyobraź sobie, że już to się stało, to czego jeszcze chcesz? I tu się zaczynają wtedy schody, prawda? To jest cudowne, odpalanie wyobraźni. I to, że ja zawsze powtarzam, nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, a wiek to jest kwestia samopoczucia. Tak. Im jestem starsza, tym bardziej mam świadomość, że wiek to jest kwestia samopoczucia. Znam bardzo wielu młodych ludzi, 20-paroletnich, którzy mentalnie mają 90 lat. Tak. I znam, mam przyjemność znać osoby tak wyjątkowe jak Ewa, które w wieku 70 lat mają taką radość życia, że mogłyby, i naprawdę jestem przekonana, że długie życie i wiele radości przed nimi, mogłyby tym obdarowywać tych, którzy mają, są znacznie młodsi metrykalnie. Nie? Zresztą akurat tu jak jesteśmy przy językach, badania pokazują, że nauka języka to jest ta aktywność jakiegokolwiek języka, która w największym stopniu w taki sposób pobudza mózg do działania, że jak gdyby przeciwdziała efektom, które się kojarzą, które się wiążą z Alzheimerem. Ja nie mówię, że nauka języka leczy Alzheimera, niestety tak dobrze nie jest. To byśmy dopiero mieli tutaj cały rynek ogromny. Tak dobrze nie jest, ale rzeczywiście organ nieużywany zanika. Większość starszych ludzi, którzy gdzieś tam pomału, nie mówię już takiej demencji starszej, ale którzy po prostu mówią, a ja to już się wolno uczę i tak dalej, to są ludzie, którzy po prostu odzwyczaili się od uczenia się. Popatrzcie na profesorów uniwersyteckich. Nie, profesor Bartoszewski, umarł jak miał 94 lata. To był człowiek, który do samego końca po prostu był aktywny, tak? Jeszcze chciałem wrócić do tych różnych etapów motywacji, dlatego że czasem to zajmuje czas. I ktoś wie, że no nie wiem, powiedzmy, chce, dziewczyna sobie postanawia zrzucić tam, nie wiem, 5 kilo, tak? Albo 15 kilo, o, żeby było trudniej. No to wiadomo, że nie zrobi tego w tydzień, tak? I ludzie mówią, a no to będzie trwało rok, to bardzo długo. I pamiętam, Brian Tracy kiedyś powiedział, mówił o jakichś umiejętnościach i mówi, no jak tam będziesz robić to i tamto, mówi, to za rok jesteś po prostu najlepszym tam sprzedawcą, nie wiem, w swoim kraju, tak? A ten człowiek mówi, to za rok, to bardzo długo. A Brian mówi, guess what? Mówi, wiesz co? Ten rok i tak minie. Ale od ciebie zależy, co będzie za ten rok. To jest coś, co my często powtarzamy ludziom, którzy do nas przychodzą i my im mówimy, że za 6 miesięcy tam będą mówić po angielsku. Tak? Ja mówię, o, 6 miesięcy, no to znaczy, że jak pani jutro zacznie, to za 6 miesięcy mówimy, tak? A jak pani zacznie za 6 miesięcy, to będzie za 12 miesięcy. Wrócę jeszcze do tych czterech etapów. Co zrobić, żeby jak najszybciej dotrzeć do tego etapu motywacji, który jest ostatnim? Żeby, mówiąc krótko, jak najszybciej skrócić te pierwsze trzy czy cztery, żeby przejść do tego, żeby obudzić ten etap zaangażowania. Co się dzieje takiego? Co się na przykład w twojej historii życiowej takiego wydarzyło, że to, czym się dzisiaj zajmujesz, właśnie psychologia, psychoterapia i te inne rzeczy, kiedy nawet o tym mówię, to się uśmiechasz. To znaczy, że to zaangażowanie jest tak wysokie, że samo skierowanie myśli w tą stronę przywołuje uśmiech. Jak to się robi? Jak to się u ciebie stało? Dlatego ja tak całą sobą to rekomenduję i dlatego o tym w ten sposób mówię i myślę, że zawsze działanie. To znaczy wizja i działanie, ale wiesz, czasami ta wizja i ten wstępny cel, tu też piszecie o celu, były w trakcie działania ulegały pewnej korekcie. Ja się też nauczyłam, że jestem autorką własnych marzeń i własnych celów, że jestem autorką i mogę je zmieniać, tylko zmienianie jest z pozycji kanapy,
jest trochę tak, jakbyśmy przeżywali życie za szybą. Natomiast zmienianie je w działania to jest udoskonalanie tego, to jest bycie bliżej siebie. W zasadzie każda z rzeczy, która dzisiaj mnie cieszy, zaczynała się od działania i zazwyczaj zaczynała się od takiego działania właśnie w momencie, kiedy było mi albo trudno i już nie chciałam, żeby było mi tak bardzo źle, albo czasami od takiej inspiracji, że coś mnie zachwyciło. Tak? Dzisiaj jestem jak w zasadzie poluję na to. Ja wychodzę i wszędzie, gdzie pójdę, kiedyś jak poszłam na jakieś szkolenie, kurs czy cokolwiek, to zastanawiałam się, co mogłoby być zrobione lepiej, co mogło być inaczej, czy książka jest tak napisana, dzieliłam książki na mądrzejsze i głupsze. Dzisiaj nie ma takich rzeczy, takiego doświadczenia, takiej książki, takiego miejsca, w którym ja bym poświęciła swój czas i nie umiała z tego zabrać tego, co najlepsze dla siebie. Natomiast jeśli chodzi o duże zmiany, tak, no to działanie i taki właśnie, nawet jak trafiłam do was, prawda, no poza rekomendacjami, pozdrawiamy cię, Olu, jak jesteś, jak nie, to pozdrowimy cię potem, to też był taki moment, kiedy ja kolejny raz zadałam sobie pytanie, czy naprawdę chcę wierzyć w to, że mój angielski będzie zawsze taki, jaki jest, czyli umówmy sobie bardzo średni, tak, czy też chcę zrobić coś innego, chcę spróbować. I szukałam czegoś nowego, ale też czegoś takiego, gdzie właśnie z jednej strony świadoma tych wszystkich etapów demotywacji, tego robienia siebie w konia, znowu nie usłyszę, czego ja jeszcze nie zrobiłam, co powinnam robić, tylko gdzie będę miała szansę natychmiast wejść w działanie. I to chyba, to był mój pierwszy zachwyt platformą i spotkanie z tobą i potem jakby z Józefiną, że tu nie ma za dużo tego czasu na takie myślenie i analizowanie. My uwielbiamy w momencie, kiedy wchodzimy w trudne zmiany, tak jakby być obok siebie i się zastanawiać właśnie, czy to jest dobre, czy niedobre, czy są efekty, czy nie efekty. Jak się po prostu jest skręconym na maksa w to i w zasadzie nawet nie wiadomo, z jakiego powodu się jest skręconym. No bo ja, jak robię kolejną... Tutaj ci wejdę w słowo, bo my wiemy, z jakiego powodu. Bo właśnie tak to jest skonstruowane, akurat przy tym sposobie uczenia się, żeby to tak wkręcało. Ja się poddałem 3 tygodniom hiszpańskiego u nas, no bo angielski znam, żeby zobaczyć, jak to jest od strony użytkownika. I pamiętam nawet, że miałem takie wątpliwości, bo no, jestem współzałożycielem tej firmy, przeprowadziłem, nie wiem, 1 000 000 prezentacji sprzedażowej i tak dalej, powinienem wiedzieć. No ale nigdy nie próbowałem tego sam. Chciałem zobaczyć, jak to jest, jak to smakuje, jak to się samemu je. I dokładnie tak jak mówisz, ja pamiętam, z hiszpańskiego znałem tylko 2 słowa, chyba señorita i zorro. I poszedłem na ten hiszpański i przygotowałem się tak, powiedzmy, na 30% na platformie, tak troszkę się nie przykładałem do tego, no bo nie miałem potrzeby, to jeszcze jeden powód, dla którego motywacja jest słabsza, kiedy coś nie ma potrzeby. I pamiętam, jak poszedłem na zajęcia, zajęcia były o dla mnie barbarzyńskie godzinie 7 rano. Ja jestem człowiekiem, który zaczyna dzień trochę później i w inny sposób. Ale byłem o tej 7 rano na tym hiszpańskim i pamiętam, że ten hiszpański się zaczął, coś tam zaczęła ona mówić, jakieś sytuacje w ogóle. Ja nawet nie wiem kiedy, tam coś tam świta, coś mi tam dzwoni, coś próbuje mówić. I pamiętam, że spojrzałem tak z 15 minut później na zegarek, żeby zobaczyć, ile jeszcze. I patrzę, a to jest za 5:08. My zaraz kończymy. To, co nazywałaś robieniem siebie w konia, wkręceniem, przechytrzeniem siebie, dzisiaj już jest bardzo szeroka wiedza o tym, jak mózg funkcjonuje, jak mózg się uczy. Na przykład ten sposób uczenia się, czegokolwiek, do którego przyzwyczaiła nas szkoła, czyli taki sposób, ja to nazywam linearny, czyli taki, w którym na przykład świat jest podzielony, mózg nie funkcjonuje tak jak foldery w komputerze. Tutaj ten temat, tu polski, tu matematyka, tu angielska, tutaj coś innego. Mózg uczy się, jak to mówi dzisiaj młodzież, randomowo, tak? Czyli kiedy my sobie tutaj rozmawiamy, to ja rozmawiając z tobą, przychodzą mi do głowy jakieś przykłady, jakieś sytuacje, czasem sprzed wielu lat, które pasują do tej sytuacji. Ale gdybym chciał sobie je przypomnieć na zasadzie, a jakie rzeczy pamiętam sprzed 15 lat, to pewnie byłoby mi trudno. I dlatego właśnie, jeżeli się w taki sposób uczenie się zorganizuje, akurat u nas uczenie angielskiego, ale tak się można uczyć wszystkiego, to samo dotyczy motywacji. Jeżeli wiemy, jak mózg funkcjonuje, to możemy
przechytrzyć własne lenistwo w pewnym sensie. Trochę tak jak moja babcia, teraz za wujka, teraz za ciocię, no jak mi było głupio, tak? Ona wiedziała, trafiła w czuły punkt, bo wiedziała, że ja ich kocham, więc no wiadomo, że zjem, tak? Nie odmówię. Czyli jak to się stało u ciebie, że ta... Coś chciałaś powiedzieć, proszę nie, bardzo. Nie, wiesz, podobnie było z innymi rzeczami, bo teraz jak myślałam o tym angielskim, podobnie było z psychoterapią, przecież ja nie myślałam o tym, ja zaczęłam studiować psychoterapię, kiedy miałam prawie 40 lat, no może trochę mniej, ale byłam już dojrzałą osobą, miałam firmę, zajmowałam się głównie szkoleniami z sprzedaży, z komunikacją, robiłam kampanie społeczne, tylko przez to, że wkręciłam się, jak robiłam kurs w ICC, kurs coachingu, że coś mnie zaczęło, tak jakby te bodźce, które dostawałam, ta ciekawość innych rzeczy, poprowadziła mnie dalej na studia psychoterapeutyczne. Z angielskim, w szczególności, mówię, z waszą platformą jest coś takiego i mówię to z pełnym przekonaniem, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja rzadko mówię dobrze o, znaczy w zasadzie nigdy nie mówię dobrze o rzeczach, co do których nie jestem przekonana, że warto o nich powiedzieć dobrze, tylko czasami mówię mniej, czasami więcej, a kiedy wiem, że to naprawdę pomaga, to mówię więcej, że tu jest też, co wiem i jako psychoterapeuta, i jako trener, bardzo fajna sprawa, dlatego że właśnie nasz system nauczania, wybitnie nasz, ja jestem przeciwniczką tego, ja w ogóle daję taki luz swojemu nastolatkowi, jeśli chodzi o szkołę, dlatego że ja nie chcę, żeby szkoła zabiła w nim zdolność uczenia się i poznawania ciekawych rzeczy. I nie rozumiem argumentów tego systemu, że coś musi być tak poukładane. Nie rozumiem powodów, dla których trzeba się uczyć tego, co kompletnie nie wchodzi więcej niż na poziomie podstawowym. I nie rozumiem, dlaczego się nie wspiera tego, co przychodzi z pasją i jest łatwe. I dlatego bałam się, że też jeśli chodzi o języki, to sama miałam też takie doświadczenia, poza wyjątkowym jednym nauczycielem w moim życiu, którego pozdrawiam, jeśli jest Piotrem, który też mi zrobił świetną bazę i dlatego u was nie weszłam z poziomu podstawowego, ale cała reszta moich doświadczeń z językiem była właśnie taka, że ja się nie skupiałam na tym, jak się skomunikować, tylko skupiałam się na tym, czy coś robię dobrze. Jak jechałam do Stanów na konferencję w Anaheim Ericksonowską, to się okazało, że ja się znacznie lepiej komunikuję niż w momencie, kiedy tutaj rozmawiałam z moimi nauczycielami. Bo to wróć, a to umiesz, a to w jakim czasie, a to. I ja sobie myślę, kurde, jestem po prostu takim głąbem najwyraźniej językowym, że ja nigdy w życiu, no muszę się pogodzić, było mi tego szkoda, bo przecież miałam tyle marzeń, planów, że napiszę list do Ofry, że będę się uczyła z Fundacji Billa Gatesa. Ja tego przecież nie zrobię za każdym razem z Darią, z tłumaczem czy z kimś takim. I te marzenia pomału odchodziły, bo ja mówiłam, to już po prostu jest niemożliwe. Albo jeszcze gorzej, w moim wieku to jest niemożliwe. I nagle trafiam na platformę, gdzie jak zaczynam, po pierwsze nawet jak pracuję sama z tą platformą, to ja sobie przeglądam kolejne odcinki, bo jestem ciekawa, co się dzieje z Emmą i nikt mnie za to nie opierdziela po prostu. Józefina nie mówi, o Tatjanko, nie zrobiłaś tego, to, a tu powinnaś najpierw to, a powiedz słówka, tylko ja po prostu chcę się dzielić tym, to co mnie bardzo ciekawi, oczywiście przyswajam szybciej, a to, co jest dla mnie trudniejsze, wolniej, ale i tak przychodzi taki moment, że muszę to przyswoić, nie po to, żeby zdać kolejny etap tej lekcji, tylko że jak tego nie przyswoję, to nie mogę brać więcej tego, co lubię. I to odpala bardzo wyobraźnię, no i przynajmniej w moim przypadku, a za pół roku mam nadzieję, że poprowadzisz ze mną live w języku angielskim. Z przyjemnością. I to jakby sprawia, że ja to bardzo rekomenduję. I uważam, że to jest w ogóle taka metoda, której mogliby się uczyć ludzie, którzy właśnie uczą młodzież innych rzeczy, że dużo piękniej wyglądałby świat i bardziej byśmy byli nastawieni na rozwój ciekawy innych osób, byśmy się tak mogli uczyć. No ciekawe, wiesz, że badania pokazują, nie zdążymy o tym wszystkim opowiedzieć tutaj, ale badania pokazują, że sposób, w jaki mózg się uczy naturalnie, wtedy, kiedy mu się pozwoli na to, żeby się uczył tak, jak chce, a tak się uczymy na przykład rzeczy, które nas pasjonują. Jak ktoś ma jakieś hobby, jakieś zainteresowania, to będzie jechał autobusem w tłoku, komar go gryzie w policzek, tutaj ma telefon przy uchu, ale zobaczy billboard z napisem, który z jakichś powodów jest dla niego ważny i zapamięta to. Jest mnóstwo rzeczy, które my też to wykorzystujemy u siebie i na platformie, i na zajęciach. Jest mnóstwo takich właśnie takich sztuczek robienia w konia własny mózg, które stosujemy instynktownie wtedy, kiedy możemy się uczyć tak, jak chcemy, a tak się uczymy właśnie rzeczy, które nas pasjonują w sposób naturalny. Nie wiem, rzeczy typu, a to są z kolei rzeczy, które często są przeciwieństwem szkolnej nauki, takiej linearnej, że tak powiem, w takim wojskowym stylu. Przykładowo, typowa szkoła językowa
jeżeli popełnisz błąd, to jesteś poprawiana na miejscu od razu. Nie, proszę, nie tak, nie horse, tylko horse, tak? I w ogóle jeszcze proszę, horse, proszę powiedzieć, tak? Tymczasem okazuje się, że badania pokazują, że kiedy próbujesz odpowiedzieć na pytanie i udzielisz błędnej odpowiedzi, to kiedy potem poznasz właściwą odpowiedź, niekoniecznie od razu, ale nawet dużo później, to badania pokazują, że dużo lepiej zapamiętasz tą prawidłową odpowiedź. Ale w tradycyjnej szkole nie mamy na to szansy, dlatego że w tradycyjnej szkole jesteśmy tresowani do koncentrowania się na błędach, na tym, co nam nie wychodzi. Faktem jest też, że przyzwyczajamy się do postępów, więc to, o czym powiedziałaś, że to zaangażowanie się rodzi z postępami, z efektami. Nic tak, tak. nie karmi sukcesu, głodu sukcesu, jak postępy właśnie, tak? No my się też do tego przyzwyczajamy, trzeba się z tym gdzieś tam pogodzić. I myślę, że może gdzieś tam, jakbyśmy mieli takiej jednej rady udzielić ludziom, którzy chcą odczuwać motywację na co dzień, poza tym, żeby się pogodzili z tym, że motywację trzeba podtrzymywać. Motywacja, niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy, motywacja paruje. Motywacja, jak powiedział Jim Rohn, motywacja popchnie cię do działania, a dalej pociągnie cię dyscyplina. Więc żeby znaleźć sobie chęć do tej dyscypliny, motywację właśnie do niej, to jak byś doradziła przeciętnemu człowiekowi, który nie chce analizować, czytać psychologicznych książek, żeby zadbał o podtrzymywanie motywacji, która się już narodziła? Oj, ciężko to powiedzieć jednym zdaniem. Może zaczęłam od takiego najważniejszego zdania. On jest tak u nas kulturowo przy tym takim narzekaniu i takim też podcinaniu sobie skrzydeł. To pierwsza rzecz, jaką polecam każdemu z nas, ludzi, a wszyscy jesteśmy tylko mrówkami. Każda jest bardzo ważna, ale to jest tylko mrówka. Taka jest nasza rola tutaj, to żeby każda z tych mrówek, jaką jesteśmy, nauczyła się pięknie marzyć, ale tak, słuchajcie, po całości i żebyśmy byli bohaterem tych marzeń, bo to bardzo pomaga zawsze, żebyśmy nie marzyli cudzym życiem, tylko marzyli o swoim życiu, bo to mnie zawsze ratuje, kiedy wpadam w jakieś lęki, kiedy coś mi się dzieje ze zdrowiem i po prostu to sobie myślę, rany, Tatiana, ale przecież wszystko jedno, czy zostało ci 15 minut, czy 20 lat, czy 30, to teraz jesteś, nie jest za późno, masz pięknie, co chcesz teraz zrobić? To jest pierwsza rzecz, jak już nauczymy się pięknie marzyć, odważymy się pięknie marzyć i powiem sobie, że wszystko, że jak się pięknie marzy, to pytanie, czy to dla mnie, automatycznie zamienia się na pytanie, jak to zrobić. Jak już mamy pytanie, jak to zrobić, żeby w tych swoich marzeniach zagrać główną rolę i żeby to nie były tylko marzenia, tylko kolejne osiągane cele, to po prostu ja bym powiedziała, działajmy. Wybierajmy coś, licząc się z tym, że będzie dużo dyskomfortu, licząc się z tym, że tama oporu będzie i żadna Tatiana, Krzysztof ani Święty Antoni za was nie zlikwiduje, to że jeśli jest ta tama oporu już naturalnie i to jest nasz mechanizm, to żeby sobie nie komplikować tych spraw i działać i nagradzać się za te efekty. To nagradzanie się, właśnie to, co ty powiedziałeś, bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. My się boimy chwalić, że chwalenie siebie powoduje, że my jesteśmy zarozumiali, że jesteśmy nieprawda. Właśnie jak my siebie nie chwalimy, to jesteśmy zazdrośni, sfrustrowani i atakujemy innych. Jak się chwalimy, czyli doceniamy to, co robimy, to chcemy więcej. Badania pokazują, że chętniej się tym dzielimy z innymi, więc nagradzajmy jeszcze raz. Pięknie marzmy o tym, żeby nasze życie było naszym życiem i dlaczego nie akurat to. Nie myślmy na tym etapie o uadekwatnianiu, tylko o tym, co to jest. Jak już przechodzimy w fazę jak, wybierajmy takie metody nauczania, rozwoju. Bądźcie wymagający, jeśli wybieracie cokolwiek dla siebie. Też szkoła uczy trochę takiego równania do szeregu. Ja bardzo buntuję, myślę, że nawet za bardzo buntowałam swojego kumpla, tego młodszego, żeby on jakby nie zgadzał się a priori ze wszystkim, żeby dyskutował, bo nawet jak dostanie po uszach, to on wie, że ma prawo dyskutować. Macie prawo dyskutować ze swoimi trenerami, psychoterapeutami, macie prawo dyskutować ze wszystkim, żeby wybierać coś, co ten ogromnie trudny i niezwykle wartościowy proces robienia siebie w konia pomoże wam zakończyć sukcesem. Jak to zrobicie, to jestem pewna, że po prostu moc. I to jest przepiękna puenta tego wieczoru naszego. Pięknie marzyć. Ja sobie to zapamiętam i sobie to zapiszę, dlatego że to jest bardzo piękne hasło w ogóle. Pięknie marzyć. Steve Jobs powiedział: You were born an original, don't die a copy.
Urodziłeś się oryginałem, nie umrzyj jako czyjaś kopia. Im bardziej zaprzyjaźnimy się ze sobą, im bardziej pozwolimy sobie na bycie sobą, tym bardziej nam się chce, dlatego że głęboko wierzę w to i tak myślę, to wynika z tego, co dzisiaj powiedziałaś, że kiedy pozwolimy sobie na to, żeby się kierować własnymi pięknymi marzeniami, tym, co my chcemy dla siebie, tak naprawdę, nie żona, rodzina, mąż, nie wiem, babcia, szkoła i tak dalej, szef, to się nagle okazuje, że odnajdujemy wtedy takie rzeczy w swoim życiu, które sprawiają, że nam się chce, że nam się chce chcieć. Ktoś mi kiedyś powiedział, jeżeli myślisz, że twoi pracownicy są leniwi, znaczy ja tak nie myślę i nigdy tak nie mówiłem, ale to było w takiej rozmowie, jeżeli ktoś myśli, że jego pracownicy są leniwi, to niech popatrzy, z jaką energią wychodzą w piątek po południu do pracy. I okazuje się, że to jest możliwe. Piękne. Tatiana, tak. Powiedz jeszcze tym z naszych tutaj 236 widzów i widzek, którym się to spodobało, bo widać z komentarzy, że bardzo mi się spodobało bardzo wiele rzeczy, które powiedziałaś. Gdzie cię odnaleźć, jak cię szukać tego, jak więcej z tobą mieć kontaktu? Słuchajcie, poza tym, że w szybkim angielskim, no to już wiecie, i mam nadzieję, że niedługo także stacjonarnie, to będzie mi bardzo miło, jak odwiedzicie mojego Facebooka, a na końcu wiem, że będzie albo mój Instagram. Będę tam też informować, bo właśnie w ramach tego marzenia z bohaterem w roli głównej postanowiłam w przyszłym roku. Do tej pory moje życie zawodowe polegało na tym, że wskakiwałam na te social media, a potem bardzo ciężko pracowałam i chciałam i tu dawać, i tu dawać. I jak sobie myślałam, no rany, ale jak ja mogę to przenieść? A teraz chcę zrobić tak, żeby więcej moich spotkań social mediowych i więcej tych takich rzeczy, które robię w realnym tym życiu, żeby przenieść je na platformę online. Więc trzymajcie kciuki. Jest tu też Agata, będziemy to robić wspólnie z dziewczynami. Trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że w przyszłym roku zaproszę ja Krzysztofa do siebie na platformę, gdzie opowiadam w ramach tego, czego jednym zdaniem powiedzieć, co robi Tatiana, to pozwolę sobie zacytować mojego klienta, bo to był największy komplement, jaki usłyszałam. Ja uruchamiam do działania po prostu. I jak będę miała platformę, gdzie będę dzielić się z wami tym, na jakie sposoby uruchamiam, czy o poczuciu własnej wartości, czy o motywacji, to na pewno będziesz jednym z moich pierwszych gości. No i bardzo wam bardzo dziękuję za to miło. Kochani, za chwilkę się pojawi jeszcze ekran, na którym będą linki do Tatiany, do Facebooka, do Instagrama, do Facebooka, do mnie też. Jeszcze mam dla was dwie niespodzianki, bo tutaj ktoś już powiedział i tutaj coraz więcej takich komentarzy fajnych bardzo, które świadczą o tym, że wam się podobało. Zresztą nie ubywa was, więc najwyraźniej nie uśpiliśmy was. Po pierwsze, odpowiadam na pytanie, które tu wielokrotnie się pojawiło, czy będzie nagranie tego live'a. Tak, tutaj na fanpage'u szybkiangielski.pl nagranie tego live'a będzie na stałe. Jeszcze w jakiejś innej formie też je na pewno udostępnimy, także będzie można sobie to odsłuchać, będzie można to gdzieś posłać dalej, jeżeli uważacie, że ktoś inny powinien dowiedzieć się, co zrobić, żeby mu się bardziej chciało, niż mu się chce. Poza tym bardzo was zachęcam serdecznie do tego, żebyście zrobili test na typ inteligencji darmowy, który jest na naszej stronie inteligencji. To jest mega narzędzie. Wbrew pozorom nie mamy tylko jednej inteligencji. Inteligencja ma kilka różnych form, kilka różnych aspektów i każdy z nas ma inny miks. Tatiana i ja, nawet jeśli podobnie patrzymy na świat, na wiele spraw tak nam tutaj wychodzi, to na pewno mamy różne miksy tych inteligencji. Każdy człowiek ma inny miks inteligencji, a to bardzo wpływa na to, jak się uczymy, jak reagujemy na świat, na sytuacje różne, na stresy, jak rozwiązujemy problemy i tak dalej. Zaraz po live'ie tutaj umieścimy w komentarzu link do naszej strony bezpośrednio do tego testu. Bardzo zachęcam, żeby sobie ten test zrobić, tam 20 minut, a naprawdę się wiele o sobie dowiecie. I druga rzecz, 29 grudnia też tutaj na szybkimangielskim.pl ja poprowadzę live'a na temat postanowień noworocznych. Właściwy moment, żeby się dowiedzieć, co zrobić, żeby następny rok był inny niż ten. Znaczy, to mam nadzieję, że będzie inny, bo nie będzie kolejnej pandemii, ale mam na myśli to, że kiedyś Tony Robbins powiedział, że wielu ludzi nie zbiera 10 lat doświadczeń, tylko 10 razy przeżywają ten sam rok. Co zrobić, żeby 2021 nie był tym samym rokiem, co 2020 w naszym życiu? O tym będę opowiadał, bo nie trzeba do tego mieć ani żelaznej woli, ani, nie wiem, odwagi Lenina. Po prostu trzeba wiedzieć, jak przechytrzyć, jak zrobić w konia swój mózg. To, co powiedziałaś ty, tylko w odniesieniu do postanowień noworocznych. Także, kochani,
Linki do obu tych, czyli i do testu na typ inteligencji, i do tego, i do wydarzenia 29 grudnia o 19:00 tutaj na fanpage'u szybkiangielski.pl się pojawią. A ja bardzo, bardzo ciepło dziękuję Wam wszystkim i bardzo dziękuję, Tatiana, Tobie za spotkanie, za mega ciekawą rozmowę. Ja bym chciał dalej rozmawiać i na pewno nieraz się spotkamy też i na kawie pogadamy, bo to po prostu tyle wątków poruszyliśmy tutaj, że się czuję tak, jak kiedyś na wiosnę wyszedłem na trawnik przed moim domem, a tam było chyba ze 40 kopek kreta. To ja właśnie takie mam wrażenie, jakbym stał przed tymi kopkami i tam wszędzie jest tyle poruszonych, ciekawych rzeczy, które jego zainteresowały. Mnie właśnie tak to zainteresowało. Także kochani, bardzo Wam dziękujemy za tak liczną obecność. Tatiana, jeszcze raz bardzo ciepło dziękuję. Ja też Wam bardzo dziękuję, dziękuję Tobie. Wiesz, umówiliśmy się już na 2 spotkania, za pół roku po angielsku u Ciebie i mam nadzieję, że wcześniej u nas na platformie, więc dwa następne webinary już w planach. Już są, tak jest. Tak. Kochani, to w takim razie życzymy Wam bardzo miłego wieczoru i teraz pokażemy na koniec linki do Tatiany i do mnie, jeśli będziecie chcieli jeszcze więcej nas posłuchać i zobaczyć. Dziękuję, do widzenia. Dobranoc, dzięki.